Katarzyna Trzaskalska, zapraszam na skrót wiadomości. Dziś w całym kraju odbędą się obchody 23. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W nocy przed domem generała Wojciecha Jaruzelskiego w Warszawie odbyła się manifestacja. Przedstawiciele PiS-u, KPN-u i Ligi Republikańskiej ułożyli ze zniczy krzyż upamiętniający ofiary tego tragicznego okresu w historii Polski. Sejmowa Komisja Śledcza przesłucha dziś prokuratora Jerzego Ziętka, Piotra Lenarta z bydgoskiej delegatury UOP-u i byłego szefa UOP-u Zbigniewa Siemiątkowskiego. Premier Marek Belka dziś zdecyduje, czy pełnomocnik do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn Magdalena Środa zostanie na stanowisku. Według sondaży po drugiej turze wyborów prezydenckich w Rumunii premier Nastase i jego rywal Basescu zdobyli po 50% głosów. Kolejny skrót wiadomości o godzinie 10:25. Zapraszam, do zobaczenia.